Fotografowałam życie Karola Wojtyły, Jana Pawła II, aż do śmierci. Zaczęło się, kiedy był dzieckiem. Ja się urodziłem w połowie II wojny światowej. W ten czas pan Karol Wojtyła, robotnik, chodził do kamieniołomu pracować. Właśnie szedł koło mojego domu codziennie, bo to była właściwie najbliższa droga do kamieniołomu. To mi ojciec właściwie mój uświadomił, który był znajomym ojca Karola Wojtyły. Zresztą on był oficerem Legionów i mój ojciec był oficerem Legionów, także oni właściwie wszyscy się znali, bo to była taka rodzina legionowa. Mieszkaliśmy na osiedlu legionowym, teraz to się ulica Praska nazywa, a kiedyś to była ulica Osiedle Legionowe, czyli wszyscy bohaterzy wojny bolszewickiej pod Radzyminem. Całe moje życie spędziłem, że tak powiem, w okolicach Karola Wojtyły. Kiedy pan po raz pierwszy zobaczył Karola Wojtyły? No po raz pierwszy taką świadomością to było podczas święceń biskupich, ale tak już mocniej i zdecydowanie w 1963 roku podczas ingresu do katedry, już jako ingres, wejście do katedry nowego metropolity krakowskiego. No i oczywiście już bardzo tak blisko w ten czas, kiedy on miał ingres kardynalski, wejście nowego kardynała, wydawało nam się, że to już będzie koniec na tym, że raczej papieżem, jeżeli zostanie kardynał Wyszyński, że o tym się mówiło, tak dużo ludzi teraz nieraz wspomina, nie, bo myśmy zawsze myśleli, że Karol Wojtyła. Ja mówię, nie, właśnie nie, pamiętam to jak dziś. Mówiło się, że zostanie wielki prymas papieżem. A na szczęście Duch Święty tak podziałał, no mielibyśmy bardzo krótko żyjącego papieża. Duch Święty tak podziałał, że mieliśmy bardzo długo żyjącego Ojca Świętego Karola Wojtyły na miejscu Piotrowym. Także to był genialny wybór opatrzności Bożej i z tego się należy cieszyć, że tak się stało. W 1987 roku, pamiętam, byłem na Via Crucis, przeszedłem z papieżem od kaplicy, bo rzadko kto wie, że w Koloseum jest kaplica. I przeszedłem od prywatnej modlitwy z papieżem aż na Forum Romanum, czyli bardzo blisko. I nigdy nie zwróciłem uwagi, że papież na mnie zwrócił uwagę, jak szedł, wymawiając wszystkie stacje męki Pana Jezusa, męki Chrystusa. I potem, gdy wsiadł już do auta, kiedy żegnał się już po wszystkich uroczystościach w Koloseum, zwracał się do różnych ludzi w różnych językach i do mnie powiedział, mówię, i widziałem, ile było zdjęć zrobionych. A ja mówię do księdza Dziwisza, ja mówię, ale jeszcze mam jedno marzenie. A on mówi, no wiem, jakie pan ma marzenie. Proszę jutro do mnie zadzwonić o 9 rano. Dzwonię o 9 rano, to była Wielka Sobota. Myślę, no może nic z tego nie wyjdzie, ale słyszę głos księdza Dziwisza, mówi, proszę natychmiast przychodzić. Ja spakowałem te wszystkie moje manele fotograficzne. Już się zameldowałem na policji. Policja mówi, tak, już to, tu się pan zgłosi do windy, tam ksiądz Dziwisz będzie na pana czekał. I ta maleńka winda z prywatnego apartamentu Ojca Świętego zjechała na dół. Ksiądz Dziwisz, otworzyły się drzwi, wszedłem do środka. I ksiądz Dziwisz nacisnął guzik i wyjeżdżamy. Drzwi się otwarły, windy i błysnęło światło. Ja mówię, Jezu, gdzie ja jestem? On mówi, tam, gdzie pan marzył, na dachu Pałacu Apostolskiego. Mówi, tu jeszcze nikt z fotografów nie był. I mówi, a zaraz, gdzieś tu jest papież. O, wiecie, pan jest. A ja nie poznałem go, bo był ubrany w czarną pelerynę. Miał taką czapeczkę czarną. Nie wiem, czy przez to, żeby go snajperzy nie zauważyli, był jakby taki troszeczkę zamaskowany na czarno, jak ksiądz. I mówi, to proszę sobie iść do niego i sobie fotografować. I Ojciec Święty na chwilę tak się do mnie zwrócił i tak pomachał do mnie ręką i dalej zatopił się w modlitwie. I tam go zobaczyłem właśnie na czarno.
Był w czarnej pelerynie, był cały na czarno. I myślę, Boże miłosierny, to tak jakbym zobaczył mojego ukochanego kardynała w Krakowie, właśnie na tym dachu Pałacu Apostolskiego. Troszeczkę mu tam tylko wystawał sweterek góralski pod spodem i biała sutanna, nie miał koloratki. Także to było niezwykłe wydarzenie po tych wielkim Via Crucis w Koloseum. Nagle ta prywatna droga krzyżowa na dachu Pałacu Apostolskiego. No to było dla mnie przeżycie niesamowite. Ja tam byłem chyba z półtorej godziny sam na sam. Słyszałem tylko ten szum Rzymu, który tam dochodził. Ksiądz Dziwisz mówi, to ja pana zostawię tutaj, tam mam coś do załatwienia jeszcze. Poszedł sobie, zostawiłem, nawet sobie usiadłem tam na takim plecionym fotelu Jana Pawła, zobaczyłem jego buty, zobaczyłem jego jakąś tam kurteczkę. Myślę, Boże miłosierny, no to właściwie to jest taki dom rodzinny, nie przypominający tego splendoru Watykanu, tej wykwintności, tych dzieł sztuki. Tylko coś bardzo takiego prostego, raczej prostego, jak jest życie mnicha. Tak zobaczyłem go na górze. No to były nieraz takie propozycje, które ja nawet nie przypuszczam. Myślałem, że ja co, zwariowałem, proponuję być z papieżem wewnątrz grobu Chrystusa w Jerozolimie. W ten czas, kiedy tam jest tysiące kamer, tysiące dziennikarzy, że ja nagle będę miał to szansę być z nim w grobie Chrystusa. I w ten czas, kiedy papież kładł tą słynną kartkę w szczelinę ściany płaczu, podszedł do mnie asystent Navarro Walsi i mówi, proszę mi oddać wolo papale. Ja myślałem, Jezus Maria, co ja coś zrobiłem, jakiś błąd widocznie. Chce mnie pewnie wyrzucić stąd. I on szybko schował do kieszeni moją akredytację wolo papale i wpiął mi znaczek ten, który miał najbliższe otoczenie papieża. Mówi, idziesz z papieżem do grobu Chrystusa. Ja mówię, to niemożliwe. Jak? Jakim cudem? A mówi, tak, no szybko, bo musimy szybko wsiąść do tego całego orszaku papieskiego. A papież siadał na końcu, tam jeszcze się witał z różnymi rabinami i Żydami modlącymi się przed ścianą płaczu. I ja, no mało, że nie zandlałem, dosłownie z wrażenia, że będę podczas tego wydarzenia najważniejszego, które sobie wymyśliłem w życiu, że to będzie najważniejsze miejsce, w którym będę z papieżem. No w końcu bazylika grobu Chrystusa, bazylika tam zmartwychwstał Chrystus, no to jest najważniejsza bazylika chrześcijańska, najważniejsze miejsce chrześcijańskie na świecie, gdzie stał się właściwie ten cud zmartwychwstania pańskiego. I ja mogłem tam być i w ten czas, kiedy wszedłem jako trzeci do tej części anielskiej grobu Chrystusa, usłyszałem laseczkę. Usłyszałem laseczkę i nagle w drzwiach się właśnie on pojawił. Tak się lekko schylił, żeby nie uderzyć głową o framugę drzwi grobu pańskiego. I wszedł dosłownie pół metra ode mnie. I wszedł do tej części, na której leżał kamień, na którym leżał Chrystus. Ja właściwie zrobiłem mało zdjęć w ten czas, bo byłem tak przejęty tym wszystkim. A wcześniej byłem przy kamieniu namaszczenia, na którym leżało ciało Jezusa. I tam dosłownie fotografowałem, no dosłownie ledwo łapałem ostrość, bo tak to było blisko. Też tak dosłownie macałem siebie, czy ja rzeczywiście to wszystko śnię, czy widzę to w rzeczywistości. Przecież o takich zdjęciach marzyło tysiące fotografów. Jak szliśmy do bazyliki grobu, to widzieliśmy na dachach z takimi teleskopami. A ja myślę, Boże, ja jestem tu szerokokątnym obiektywem i mogę sobie fotografować właściwie no, bez żadnego, nikt mnie nie łapie, nikt mnie nie ciągnie, tu nie wolno, tam nie wolno. Wchodzę sobie właściwie, oczywiście z umiarem do wszystkich tych miejsc, no bez żadnego problemu. To było coś wyjątkowo pięknego. Także uważam, że
ten znak przymierza, czyli ten mój album chyba jest najważniejszą książką o Janie Pawle II, poza tymi wszystkimi pielgrzymkami do Polski, których miałem szczęście uczestniczyć właściwie we wszystkich. A jak przyszedł, jak się już, że tak powiem, przyjechałem, wróciłem z pontyfikatu, moja mama przychodzi do mnie z takim wielkim kółkiem, takim metalowym, taką metalową, zamykaną jakby skrzynką, taką okrągłą i mówi, mam tutaj coś dla ciebie. Ja biorę po kolei, Karol Wojtyła, Karol Wojtyła, Karol Wojtyła, Karol Wojtyła. Moja mama po prostu, jak filmy za długo leżały na strychu, powieszone, żeby się suszyły, tam sobie coś odbiłem i dalej powiesiłem. Ona mówi, ja to wszystko zbierała. Bo czułam, że to będzie potrzebne kiedyś. Pewnie tych filmów, no bo wie pan, no, ktoś mógł odciąć film albo szarpnąć, wyrzucić do kosza, no przecież on nie wie, co tam jest na tym filmie. Ja mówię, mamo, no to dałaś mi skarb. Akurat się zgłosili do mnie z wydawnictwa słynnego, zresztą Styria Verlag z Austrii, pan Trenkler. I zaproponowali mi właściwie pierwszą książkę o Janie Pawle II. Potem przyszło wydawnictwo Kalwarianum. Wydawaliśmy, no ale już nie tak pięknie, bo to te książki były takie zgrzebne w ten czas. A ta z Austrii była taka piękna, na pięknym papierze, z pięknymi wkładkami kolorowymi. No zupełnie to wyglądało, no właściwie tak jak marzyliśmy, żeby być w tej Europie, żeby móc tak pięknie wydawać jak oni. Potem wydawnictwo Kalwariany wydało mi, byłem szczęśliwy z tego, no ale jakość była z kolei bardzo, bardzo niedobra, jak teraz patrzę na tą zgrzebność, chociaż wielu ludzi mówi, panie Adamie, no my mamy sentyment do tych pierwszych książek papieskich, które pan wydał. Teraz pan wydaje pięknie, ale w ten czas z tymi trudnościami cenzury, na każdym zdjęciu Karolowej Tyły było zdjęcie cenzury. Żadne zdjęcie nie mogło się ukazać. Także teraz się to mówi młodym ludziom, to oni nie wierzą, że ja na przykład, żeby zrobić kilka zdjęć biskupowi Wojtyle, to musiałem stać w kolejce po film. Jeszcze musiałem dać prezent, czekoladę, żeby no, móc dostać napisać nie trzy filmy, tylko pięć filmów. To dla wielu ludzi to jest abstrakcja. Nie wierzą, że coś takiego było. A rzeczywiście coś takiego było. Taka była rzeczywistość w ten czas. Ja musiałem oszczędzać. Ja miałbym znacznie więcej materiału. Tylko musiałem oszczędzać każdą klatkę. Żeby nie zrobić więcej, bo może na następne sesje zdjęciowe już mi nie wystarczyć. Pamiętam 66 rok. To było właściwie to największe pospolite ruszenie narodu w kierunku wolności. To była ta pierwsza Solidarność. 66 rok. Wielu historyków zapomina o tym, o 66 roku, że to było właściwie takie wielkie zwrócenie się narodu w czasach komunizmu w stronę wolności. Te wszystkie wydarzenia w Poznaniu, te wszystkie wydarzenia na Jasnej Górze. I pamiętam, jak dziś ja zgoliłem brodę, i ojciec schodzi, ojciec, znaczy ksiądz arcybiskup Wojtyła schodzi z ołtarza, zatrzymuje się przy mnie, poszarpał mnie po brodzie i mówi, bujak bez brody to nie bujak i poszedł. Ja wtedy znowu wróciłem jakoś do brody. No takie miał właściwie nieraz takie wspaniałe, takie słowa, które człowieka jakoś tam bardzo dobrze nastawiały do życia w tym ponurym komunistycznym czasie. Pamiętam, za czym on dojechał do Częstochowy, to przecież kilka kontroli służby bezpieczeństwa zatrzymywały te auta. Ja na szczęście pojechałem z kolegą Jurą Krakowsko-Częstochowską na motorze i myśmy ubrali się w turystyczne ubrania. No i dojechaliśmy do Częstochowy, no Jasną Górę właściwie bez kontroli, no bo każdy myślał, a jacyś turyści tam jadą z plecakami, a ja w plecaku miałem mój Pentagon Six aparat.
lat. W tym czasie wydawało, że ja pracuję dosłownie na Rolls-Royce, że mam taki aparat jak Rolls-Royce samochód. Ale tam klatka na klatkę zachodziła, ale na szczęście tam z tej klatki coś się wycinało biskupa Wojtyły. No i te zdjęcia są teraz moim zdaniem no, znakomitym dokumentem. Kiedyś ksiądz Dziwisz mi mówi, jak został wybrany już kardynałem Wojtyłą, wydawało nam się, że to jest właściwie jest apogeum, koniec właściwie kariery Karola Wojtyły. Mówi, trzeba zrobić kardynałowi portrety jakieś oficjalne. Pamiętam w kurii usiadł sobie na fotelu, jak go przesuwałem tak na ten fotelu, raz tą stronę, raz tą stronę. I myślę, no i potem wywołałem te zdjęcia, przenoszę do kurii. No ale no, nasz kardynał jest no nie fotogeniczny, panie Adamie, no przecież każde zdjęcie kardynała Wyszyńskiego jest piękne, takie jakieś uduchowione, a tutaj no jakoś nie, tego nie będziemy szeroko opublikować. Ja to wszystko składałem. One potem się ukazały rarytasami. Po czasie, teraz są rarytasem właściwie no mówiącym o tym człowieku dużo, bo przecież twarz człowieka najwięcej mówi, co jest właściwie, prawie, że co jest, bo tak do duszy, do końca nie możemy sięgnąć, ale w jakiś sposób oczy, twarz, mimika mówi o konkretnym człowieku. No widzisz, Benek, ja patrzę na te zdjęcia młodego kardynała Wojtyły, na przykład wizyta w parafii świętego Kazimierza w Krakowie, czy patrzę na te zdjęcia, które mu robiłem z dziećmi już w Watykanie jako papieża, no to muszę panu powiedzieć, że tylko widzę różnicę w stroju, w niczym więcej. Przecież pamiętam, jak on w grobie Chrystusa, jeszcze wiele razy fotografowałem, chociaż może nawet nie powinno się fotografować podczas podniesienia, podczas ukazywania, to jest ciało Jezusa, to jest krew Jego. Może powinno się opuścić ten aparat fotograficzny, ale starałem się to też wąskim kadrem uświadomić ludziom, czym jest Chrystus dla papieża. Że to nie urzędnik, ksiądz pokazuje do góry kielich z krwią Jezusa, czy ręce trzymające ciało Jezusa. Że to jest właściwie najważniejsza część liturgii. Najistotniejsza część liturgii. I to widać w twarzy Jana Pawła II. Ta twarz tylko się zmieniała, jak Ojciec Święty był już bardzo chory. Ale to zmieniało się poprzez nawet ten jakiś paraliż części twarzy, ale przecież wnętrze było to samo. Kompletnie to samo. Dusza była ta sama. I młoda dusza aż do śmierci. To widać było. Tylko niestety ten paraliż ciała ludzkiego, ta końcówka ciała ludzkiego, to zmieniało. Nic więcej. Panie Adamie, czy ta twarz papieska była dla pana interesująca sama w sobie, czy zawsze w perspektywie postaci papieża? Twarz i ręce, gesty, które bardzo wykorzystywałem w moich zdjęciach. I te gesty do ludzi, bo to były gesty do ludzi, nie gesty w próżni, w pustkę, tylko do konkretnych ludzi. Dlatego było tyle rozpaczy, że my kogoś takiego już nie mamy. Nagle dzisiaj się ten czas skończył. 2 kwietnia właśnie położył kres temu wszystkiemu. Wielu ludzi sobie nie zdawało sprawy. Obserwowałem, patrzyłem na te tysiące ludzi, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy wreszcie na placu świętego Piotra, że coś się skończyło. Ale tak do końca nie powinniśmy mieć takich stwierdzeń. Powinniśmy sobie zdać sprawę, że właściwie to jest normalność. Że tak ma być. Człowiek się rodzi i kończy. To samo się stało z papieżem. Jak patrzymy na zdjęcia Lolusia, które zresztą też w moim archiwum, młodego Lolusia, nawet nie wiadomo, kto to robił. Jeszcze pytałem Ojca Świętego, ja mówię, ojcze, kto to jest naprawdę? Brat czy ojciec? A on mówi, to ja nie wiem, Pan Bóg wie.
Sam jak pytałem o szafę, bo jak chcieliśmy urządzić dom na Tyniecku, oczywiście on jeszcze nie urządzony jest. Jak byłem Ojca Świętego, ja mówię, ojcze, jaka szafa tam była na Tyniecku? On mówi, to trzeba poprosić panią Kotlarczykową. Pojechałem do pani Kotlarczykowej, wziąłem ją schorowaną, pojechałem, mówię, panie Adamie, to nie ta szafa jest. I miałem zawód wielki, że nie ta szafa, bo myślałem, że już coś znaleźliśmy, jakiś przedmiot, który dotykał Jana Pawła II. To, że on był człowiekiem. To, że był człowiekiem. Że był człowiekiem tym przez wielkie C, tak wspaniałym człowiekiem. To przede wszystkim mi utkwiło w pamięci. W ten czas, kiedy zobaczyłem Ojca Świętego martwego, to sobie uświadomiłem, jak zobaczyłem jego ręce. A jeszcze te ręce fotografowałem nie tak dawno, przed śmiercią, kiedy on już jak na wózku inwalidzkim, tym tronie, nazwijmy to tron, a to był wózek inwalidzki. Z placu Świętego Piotra jechało chyba ze 150 wózków inwalidzkich. I widziałem to takie dotknięcia. Byłem wtedy za jakieś 2 metry od papieża i patrzyłem te dotknięcia tych rąk z tymi chorymi. Ja myślę, Boże miłosierny, ja sobie tak kiedyś wyobrażałem, jak Ojciec Święty, byłem po jednej stronie łóżka, po drugiej stronie łóżka był Ojciec Święty i zbliżał się do tych ludzi leżących właśnie w tym łóżku. Tak sobie pomyślałem, Boże, przecież będzie kiedyś taki czas, kiedy Ty, Ojcze, będziesz no też na takim łóżku leżał i też będziesz właściwie, nie przypuszczałem, że będzie kiedyś trzęsącymi się rękami. Ale tak sobie jakoś tak myślałem w ten czas na ten temat, co będzie za te kilkadziesiątek lat. Nie mogłem sobie uświadomić. I tak zobaczyłem właśnie w ten czas, kiedy on siedział na tym tronie wózku inwalidzkim, na tym fotelu wózku inwalidzkim na tle Bazyliki Świętego Piotra, te właśnie takie mistyczne dotykania się z tymi chorymi. Niektórzy dosłownie nie mieli nawet świadomości, że spotykają się z Karolem Wojtową, bo oni zupełnie byli też mózgowo jak jacyś tak oddaleni chorobą od tej rzeczywistości, w której żyją. Ale to było coś niesamowitego. To właśnie spotkanie tego chorego papieża, ciężko chorego papieża z tymi ciężko chorymi ludźmi na wózkach inwalidzkich. Pamiętam, kiedy mu pokazałem, zaprezentowaliśmy mu jego młodzieńczą poezję Wojtyłową. Ja mówię, ojcze, tu jest, to z moimi zdjęciami ilustrowana jest poezja świętego Ojca Świętego, renesansowy psał też. A pamiętam, jak Ojciec Święty tak dowcipnie, tak klapnął w okładkę i mówi, i co się z człowieka zrobiło? Nie mogłem sobie uświadomić, że właśnie te ręce, już mówiłem wcześniej, dzisiaj, że te ręce nigdy się już nie będą ruszać. I że właściwie jakoś tak nie mogłem sobie uświadomić, że ten człowiek już właściwie nigdy nie wstanie, że on będzie w naszej świadomości, że tylko nasze filmy, nasze zdjęcia będą go pokazywały jeszcze żywego, pełnego siły, czy schorowanego. Nie mogłem sobie uświadomić, że jego nie ma. Ale zobaczyłem, że te tysiące ludzi, które są na ulicach, te kolejki na kilka kilometrów ciągnące się przez Rzym aż do Tybru, tam daleko, daleko, zakręcające, że one w jakiś sposób nam uświadamiają o Jego wielkości. Nigdy na żadnym pogrzebie żadnego przywódcy świata nie było 200 najważniejszych przywódców rządzących światem. 3 prezydentów amerykańskich. Królowie, prezydenci, premierzy. Jak zobaczyłem to właśnie ich i sfotografowałem ich wszystkich, to dosłownie był tłum prezydencko-królewski na mojej fotografii. I na fotografiach wielu reporterów.
to mi uświadomiło jeszcze bardziej, kto umarł. To nie było najważniejsze. Najważniejsze to wszystko było, co on dawał dla innych ludzi. Jedna osoba dla milionów ludzi. To jest niebywałe. Że miliony ludzi go usłuchało. Wiadomo, że wielu też go nie usłuchało. Ale ktoś mnie zapytał, jakby sobie pan wyobrażał świat bez Karolowej Tyły. Ja powiedziałem, że wyobrażam sobie, że byłoby więcej wojen, nienawiści, pogardy, wysadzania się w powietrze, że tego znacznie więcej było. Ja pamiętam te 6 dni pokoju w Izraelu, to były świętymi dniami. Nikt nie pamięta takiego spokojnego Izraela jeszcze. Na szczęście murów ten czas nie było. Betlejem nie było tak, jak teraz jest dosłownie w studni, wrzucone do studni. Także okazuje się, że można poprzez jednego człowieka tyle dobrego zrobić dla świata. Także to Jano Pawło to całe życie powinno nam w dalszym ciągu uświadamiać, że warto prowadzić świat w dobrym kierunku. To było trudne, to było bardzo trudne zadanie z mojej strony. Ja pamiętam ten czas, kiedy fotografowałem to słynne okno, idziemy korytarzem i ksiądz Dziwisz mi mówi: papież się modli w kaplicy, chce pan go sfotografować. Ja mówię: nie dam rady, bo coś we mnie drgało, coś we mnie chodziło, coś, co było właśnie takiego, że to, co powiedział André Frossard, że papież rozmawia z Bogiem. Tak go kiedyś zobaczyłem w kaplicy, jak przyszedłem na mszę świętą. Przyszedłem troszeczkę wcześniej, ksiądz mi mówi: proszę iść do kaplicy, tam Ojciec Święty się modli. I pamiętam, on też miał te różne gesty na rękach. I była cisza taka, że ja słyszałem własny przepływ mojej krwi dosłownie. Przez ciało była taka niesamowita cisza. Cisza. Ja myślę, jak to ja, taki obrzydliwy intruz z tym aparatem fotograficznym, będę zgrzytał, czaskał, pstrykał. W takim momencie to czułem się jako obrzydliwy intruz. I ten Ojciec Święty usłyszał mnie, chyba po oddechu, nie wiem czy po czym, odwrócił się do mnie i uśmiechnął. I myślę, no taki gest, no to może jest zachęta, że ja rzeczywiście mogę wyciągnąć ten aparat. I wyciągnąłem, zacząłem go fotografować. Ale Ojciec Święty był tak pochłonięty modlitwą, tak samo jak był pochłonięty modlitwą w ten czas, kiedy opowiadałem o dachu Pałacu Apostolskiego, wybudowanej Drodze Krzyżowej jeszcze za Pawła VI. Był tak pochłonięty modlitwą, że on nie widział. On tak głęboko rozmawiał z Bogiem, że właściwie ta osoba, która się nawet wydawała intruzem, ona była niezauważalna. Tak się potrafi wyłączyć. I dlatego może mogłem tyle zdjęć przekazać do historii. Chociaż to tak brzmi pompatycznie, do historii. Po prostu przekazać do moich publikacji. Ja pamiętam w ten czas, kiedy ja portretowałem Ali Akcze podczas sądu i Celebika i tych wszystkich oprawców, którzy przygotowali zamach. No to też sobie tak zdawałem sprawę. Myślę, te oczy, które przed chwileczką na mnie popatrzyły na parę sekund, to oczy widziały na celowniku namiestnika Chrystusa i strzelały. Tak sobie pomyślałem: Boże miłosierdzie, dlaczego ty to człowieku zrobiłeś? A on nie ma żadnych skrupułów. On powiedział na sądzie: zrobiłem to, bo miałem w perspektywie $1 000 000. Dla niego ten człowiek w bieli w ogóle nie istniał. Nie ma żadnego znaczenia. To była tylko komercja. Strzał, zabiję i mam kupę pieniędzy. Mogę sobie żyć do końca życia za $1 000 000. A w ten czas, kiedy mi proponowano za zdjęcia wielkie pieniądze, ja mówiłem: proszę mi pokazać tekst, który może towarzyszyć temu. I w większości powiedziałem, że to nie zrobię.
Oni mówili, ale to za duże pieniądze, panie Adamie. Ja mówię, dziękuję. Nie ma za 30 srebrników, czy nawet za milion dolarów, powiedziałem, za materiał. On mówi, no takie są, to my nie mamy. Ja mówię, ale mówię, nawet za milion dolarów. Ale może pan mieć Mercedesa. Ja mówię, dziękuję. Nie do tego parszywego tekstu. Tego nigdy nie zrobię. I tego nigdy nie zrobiłem. Nigdy nie przekroczyłem tej bariery. Zrobiłem nieraz dla katolickiej gazety za jakieś tam marne parę groszy czy parę dolarów, ale nie zrobiłem za wielkie pieniądze do czegoś niegodnego. Czymś, co mogłem naruszyć, nawet spokój Ojca Świętego, w ogóle naruszyć etykę. Nie wyobrażałem sobie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma mojej publikacji. Oni się potem zgłaszali do różnych moich kolegów. Oczywiście to robili bez żadnego problemu, bez żadnego skrępowania. I tego nie mogłem zrozumieć. Jak popatrzyłem w Ziemi Świętej, z tyłu stali paparazzi. Myślę, pójdę tam do nich zobaczyć, co oni robią. Oni robili tymi lupami tylko papieża, jak on dosłownie jest no, w takich gestach, które właściwie nie powinno się go fotografować. Gesty intymne. Tak. Oni tylko to robili. Ja mówię, dlaczego wy to robicie? Byłoby szczęście, jakby on tutaj padł. To byśmy mieli klatkę. Ja mówię, czy wam nie jest wstyd? A sumienie? A jakie sumienie? Kasa, proszę pana. Kasa, duża kasa. Pan wie, jakby tutaj nagle nam padł, umarł. Jak moglibyśmy, wysyłalibyśmy na cały świat pieniędzy tyle? Albo coś się stało, wywrócił się. My czekamy na takie momenty. Pamiętam, jak Ojciec Święty się żegnał na dachu Pałacu Apostolskim. Już szedł, bo nie mogliśmy razem do windy wsiąść, bo winda była tylko dwuosobowa. Nie mogliśmy we trójkę siąść. A ksiądz Dziwisz mówi, proszę tu posiedzieć, a ja zawiozę papieża i tu wrócę po pana. No i w ten czas, a Ojciec Święty coś do mnie mówi, co w Krakowie, to że opowiadam mu, ale widzę, że Ojciec Święty ma przepięty, nie miał koloratki, ale miał przepiętą na inny guzik tutaj. Ja mówię do księdza Dziwisza, ja mówię, ale musimy coś zrobić, bo chcę zrobić portret ojca. No nie mogę zrobić tak. A mówię, a to przepnijmy mu. No i przepiął mu. I w ten czas mu zrobiłem takie testy, są takie tutaj zdjęcia, takie gesty właściwie jego. Patrzy się na mnie, co czarną kapę miał na sobie. Byłem też w więzieniu płockim przecież. No. To było też niezwykłe spotkanie. Więzienie w Płocku. Z więźniami właściwie, można powiedzieć, setkami więźniów. Jako Ojciec Święty spacerował między nimi. Z tymi więźniami. Czy w szpitalach. A szpitale dla mnie to było coś niezwykłego zupełnie. Nieraz z umierającymi. Ciężko chorymi. Ojciec Święty podchodził do każdego łóżka, nawet jak było 800 łóżek w szpitalu Świętego Piotra, czy 600 łóżek w szpitalu Świętego Pankracego. To nie pominął ani jednego człowieka. Spotkał się z wszystkimi chorymi. Nie było tak, że wszedł do drzwi, pobłogosławił, czy powiedział coś do każdego, czy do jakiejś osoby. Tylko podchodził do każdego człowieka. Obojętne, czy miał strupy, czy nieładny zapach, czy może, no był taki, gdzie właściwie nie powinno się go dotykać, bo można się było zarazić. Nie było. Z każdym miał jakieś takie dotknięcie, kontakt osobisty. Tego się nie zapomni. To mam w sobie ten obraz, który mi utrwalił się w moich oczach, w moim umyśle do końca życia go będę miał. Pamiętam, jak on podszedł do niej, ona leżała właściwie, kompletnie wyciągnięta. I Ojciec Święty
coś i powiedział do ucha. I ona otworzyła oczy. Ja nie mogłem robić zdjęć. Teraz aparaty nastawiają ostrość. A w ten czas nie mogłem ustawić na ostrość, bo oczy mi dosłownie... fontanna z oczu. I Ojciec Święty coś do niej mówi. Złapał ją tak za twarz. Ona się uśmiechnęła. I podejrzewam, że ona nie miała nawet świadomości, chyba, że to jest papież, namiestnik Chrystusa, że to jest jakaś zjawa przed śmiercią. I zamknęła oczy. I pamiętam, śliczna dziewczyna była oparta o ścianę, wnuczka tej babci, która skonała. I ona się rzuciła papieżowi na szyję. Mówię, ja cię kocham, ty jesteś moją miłością. Taka młoda, piękna czarna Włoszka. Ja chciałem ją złapać za kark i odciągnąć, ale Ojciec Święty powiedział mi nie. Tak mi pokazał ręką. Straż potem wpadła do pokoju. Powiedział nie. I mówi, ja cię też kocham. I pogłaskał ją po twarzy. I właśnie ta scena zupełnie niesamowita. Nie utrwaliłem tego. Utrwaliłem tą babcię, ale nie utrwaliłem. Bo byłem tym wszystkim tak wstrząśnięty. Także jak pan widzi, nieraz pewnych rzeczy nie da się do końca sfotografować. Może i dobrze. Byłem w klubie dziennikarzy pod Gruszką. I nagle słyszę wrzask, tam gdzie była sala telewizyjna. Wojtyła papieżem. I wrzask z ulicy. Nagle zaczęli ludzie wyskakiwać z domu. Krzyczeć. Wojtyła papieżem, Wojtyła papieżem. No nie bardzo chcieliśmy uwierzyć, że to jest prawda. Może jakaś kaczka dziennikarska. Ludzie wpadali, potem poszedłem szedłem po schodach, bo klub jest na pierwszym piętrze. Szedłem, także wszystko z pierwszego piętra było widać, ale szedłem do tego tłumu, wrzaski, krzyki, siostry zakonne, tańczą z księżmi, z ludźmi. No w ogóle... No zupełnie sceny, które nawet nie przypuszczałem jeszcze godzinę temu, że mogą być takie w Krakowie. I oczywiście okrzyki, na Wawel, tam pospiesznie budowali ołtarz na Wawelu. Portret jakiś taki, może nie za bardzo udolny, ale przynieśli księdza biskupa Wojtyły. No i zaczął zbić dzwon Zygmunta, no bo gdzie Kraków? Gdzie uroczystości tego typu bez dzwonu Zygmunta. Także właśnie to wszystko było jakoś tak spontaniczne. Bo nikt się nie spodziewał, że coś takiego będzie. Myślało się, może. Ale mówiło się, gdzie tam Polaka wybiorą na papieża? Gdzie? Tam mrzonki są tylko. I te mrzonki okazały się prawdą.